Cześć wszystkim! Dzisiaj będę odpowiadać na Wasze pytania, które zadaliście mi na Instagramie dotyczące szeroko pojętego mojego udziału w arcydziele sztuki telewizyjnej pod tytułem 40 kontra 20. Nie wiem, czy kojarzycie, ale to jest właśnie stylóweczka, którą miałam na sobie podczas kręcenia wizytówki do programu. Jest pewien jednak niuans, a mianowicie... No, tak czy inaczej, docencie to, jak się dla Was wystroiłam. Ostatni raz tak wyszykowana to byłam chyba na swoją pierwszą komunię. I nie pytajcie, jaką mękę stanowiło dla mnie prasowanie tej dziadowskiej bluzki. Lecimy z pytaniami. Pomyślałam sobie, że pójdę na żywioł, że będę czytać po kolei pytania, bez selekcji, bez głębszego zastanowienia, tak żebyście mieli jak najbardziej autentyczną reakcję na kwestie, które chcielibyście poruszyć. Dobra, biorę telefon, aby mi się nie rozładował. Chwila. No dobra, lecimy. Pytanie pierwsze. Znaczy, już fal start, bo pytań brak. Ale widać, Majcia, że program jest reżyserowany. I taka małpka zakrywająca oczy i śmiejąca buźka. Kochanie, program nie jest reżyserowany. I przysięgam Wam. Nie ma takich pieniędzy, które można by mi zapłacić za kłamanie. Podczas kręcenia programu nie doświadczyłam jakichkolwiek nacisków, czy chociażby sugestii ze strony produkcji. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ponieważ to, co tam się dzieje, jest tak absurdalne, że gdybym ja sama była wyłącznie widzem, odbiorcą, a nie uczestnikiem, zarzucałabym daleko idącą reżyserkę. Nic bardziej mylnego. Pamiętajcie tą sytuację chociażby, kiedy Amira była zagrożona i miała no po prostu opuścić program i jakimś w ogóle cudem wygrała zawody i poszła z Tomem na randkę. Gdyby nie fakt, że ja byłam naocznym świadkiem tego wydarzenia, to byłabym przekonana, że to była ustawka produkcji. Ale nie. Amira naprawdę wtedy wygrała. Kolejny przypadek to jest sytuacja, w której ja, odpadając już w zasadzie z programu, miałam zdecydować, czy wolę pójść do Toma, czy do Tomka. No i taki heheszek zrobiłam, że powiedziałam, iż wolałabym pójść do Toma. No i znowu, to wygląda tak, jakby produkcja kazała mi to powiedzieć, żeby niby budować dramaturgię tego wydarzenia. Nie. To był mój pomysł, moja spontaniczna inicjatywa i podejrzewam, że reżyserka, mam nadzieję, że nic nie jadła, bo pewnie opluła monitory, jak w ogóle to usłyszała i wszyscy byli w szoku, że to mówię, ale nie, kochani, naprawdę, program nie jest reżyserowany, natomiast no wszyscy jesteśmy jednak inteligentnymi ludźmi i zdajemy sobie sprawę, że czym innym jest reżyseria, a czym innym selekcja i montaż materiału. Dobrze, kolejne pytanie. Byłaś zbyt inteligentna dla Toma, dlatego tak Cię nie lubił. Moi drodzy, przede wszystkim no dziękuję za komplement, bo bardzo doceniam to, że autorka tej wiadomości chciała, żeby mi było miło i jest. Natomiast, no wiecie, to jest taka też sugestia, że może inne kobiety były mniej inteligentne, dlatego Tom je preferował. Nie, Tom je preferował, ponieważ miał do tego prawo, jest mężczyzną i ma takie, a nie inne upodobania względem kobiet. Inteligencja jakby jest tutaj x-rzędna, tak mi się wydaje. Dobrze, kolejne pytanie. Aha, to można sobie tak przyłączać. Super. Czy zaskoczył Cię montaż przedstawiony jakiejś uczestniczki? Tak. Był dla mnie szokujący montaż dotyczący mojej postaci, a mianowicie faktu, iż nie tyle nawet, że sugerowano, co wprost stwierdzono, iż Tom mnie odrzucił i ja w porywie jakiejś zazdrości, zawiści byłam wobec niego napastliwa. No, tak naprawdę to wrażenie to było spowodowane wypowiedzią pana lektora, do którego personalnie oczywiście nic nie ma, ponieważ pan lektor jak do mnie mówi, chociaż no nie wiem, nie znam kulis, ale podejrzewam, że czyta to, co czytać powinien, no to no żaden obraz na to nie wskazuje. To jest nadinterpretacja. Więc tak, dobra, kolejne pytanie. Zdradź jakąś zabawną sytuację, o której nie dowiemy się z TV.
O kurczę, powiem Wam, że tak naprawdę cały udział to była jedna niekończąca się beka. My mieliśmy mnóstwo tam takich konkursów śmiesznych, totalnie żenujących i obciachowych, jak na przykład skoki do wody, gdzie mieliśmy, nie wiem, zatytułować swój skok i później go imitować. I takie po prostu śmieszne, no. No wiem, pewnie teraz to wydaje Wam się słabe, co mówię, ale no, to były takie żarty sytuacyjne i były no, przekozackie. Mieliśmy też taką sytuację, w której robiliśmy koktajle z różnych, często dziwnych składników i mieliśmy, tworząc koktajl, odzwierciedlić osobowość danej uczestniczki. No i to też było takie super fajne. Kurczę, no chyba Was teraz rozczarowuję, bo pewnie nie śmiejecie się teraz do rozpuku, kiedy Wam to opowiadam. No ale no były takie akcje. Dobra. Ulubione uczestniczki 40 kontra 20. Może zacznę od tego, że ja autentycznie, mówię Wam w 100% szczerze, bardzo lubię wszystkie uczestniczki. Nie ma ani jednej dziewczyny bądź kobiety, jak zwał, tak zwał, z którą z miłą chęcią nie poszłabym na kawę i po prostu nie usiadła i nie pogadała. Więc darzę sympatią naprawdę wszystkie. Jeżeli chodzi o mój personalny stosunek do danej osoby, to taką, która pełni obecnie największe znaczenie w moim życiu, jest Karolina. My, co prawda, nie poznałyśmy się na planie programu, ponieważ Karolina opuściła produkcję zanim ja do niej dołączyłam. Natomiast skontaktowałam się z nią już po programie, wiedząc, że ona jest jedną z uczestniczek. Zapytałam, czy nie miałaby ochoty pójść ze mną na kawę, kiedy przyleci z UK do Gdańska. No i Karolina przystała na to ochoczo, tak się poznałyśmy i teraz mamy ze sobą bardzo często kontakt, niemal codziennie. Spędzałyśmy też razem Sylwestra. Czy czytasz dużo książek? Nie związane z programem, ale pięknie się wypowiadasz. Dziękuję. Wiecie, jaką presję na mnie teraz wywieracie? Ja mam osobiście bardzo duże zastrzeżenia co do sposobu, w jaki formułuję myśli, do swojej dykcji i tak dalej. No nie chcę się teraz sama podkopywać. No ale no, powinnam jeszcze popracować nad pewnymi sferami moich wypowiedzi. Czy czytam dużo książek? No, moja droga, czy mój drogi, nie wiem, co uważasz za dużo. Trudno mi się ustosunkować do pytania, kiedy nie znam skali. No bo czy dużo to jest 100 książek, czy dużo to jest 10 książek? Patrząc na polskie statystyki, dużo to jest jedna książka rocznie, więc jeżeli chodzi o nasze państwo i wyniki czytelnictwa, to myślę, że sporo. A, i jeszcze taka sprawa. Ja nie jestem żadną gramatyczną faszystką, nazistką i nie mówcie mi, że wstydzicie się przy mnie wypowiadać, bo ja będę was oceniać pod kątem poprawności waszych wypowiedzi. Absolutnie nie. Dobra, lecimy dalej. Jesteś świetną dziewczyną, bardzo mądrą, przyjazną, najlepszą w programie. Słuchajcie, jeszcze kilka takich wiadomości i będę rozpuszczona jak dziadowski bicz. Serio. No, dziękuję, jest mi przemiło. Mam tylko taką drobną uwagę. Oczywiście wiem, że autor bądź autorka tej wiadomości nie miała absolutnie niczego złego na myśli i że wiele uczestniczek naszej produkcji otrzymuje tego typu wiadomości. Natomiast nie zawsze czuję się komfortowo, kiedy ktoś pisze, strzelam, jesteś najinteligentniejszą uczestniczką tej edycji. No bo nie do końca odnajduję się, słysząc czy czytając komplementy, które zarazem stanowią obniżenie wartości innych uczestniczek bądź uczestników. Dobra, dalej. Maju, jesteś najbardziej szczerą osobą w programie. Pozdrawiam z Gdańska. Również pozdrawiam z małej miejscowości niedaleko Tczewa. Tczewa. Czy jestem najbardziej szczerą osobą w programie? Trudno mi to ocenić, czy najbardziej, ale zdecydowanie szczerą. Tak, jestem autentyczna, jestem szczera. Ja po prostu popadłabym w schizofrenię, gdybym co innego mówiła, co innego myślała i jeszcze co innego robiła. Nie, ja jestem spójna w swoich działaniach, myślach, przekonaniach.
Dlaczego nie mogliście wychodzić poza teren Villa Glampik jak w więzieniu? Taka buźka. No, wydaje mi się to dosyć oczywiste, kochanie. No, jaki sens miałoby przegrupowanie, gdybyśmy mogli się miksować jak chcemy? Chodziło o to, żeby dany mężczyzna wybrał sobie kobiety, z którymi mógł spędzić więcej czasu, po prostu jakby ograniczając ich liczbę i spędzając czas w danym obszarze planu produkcji. Później mógł zdecydować, że chciałby mieć kogoś bardziej, kogoś mniej przy sobie, więc w ten sposób następowała ta rotacja. Dla mnie to jest oczywiste, a zarazem dla nas kobiet to mogło być też świetne doświadczenie, gdyż na podstawie spędzonego czasu z danym z chłopaków mogłyśmy też wyrabiać sobie na ich temat opinie i decydować, czy bardziej interesuje nas Tomek, czy też Tom. Jest ktoś ze sobą po programie? Come on. No przecież nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Ale przecież dobrze wiemy, że uczestnicy z pierwszej edycji są dalej razem, wydają się bardzo szczęśliwi i mam wrażenie, że tworzą ze sobą głęboką, perspektywiczną, zdrową relację. Wobec powyższego, no, jest to możliwe. A jak jest w przypadku naszej edycji, no to się przekonamy. Dlaczego kobieta, która zna swoją wartość, poszła do takiego programu? A dlaczego nie? Wydaje mi się, że ktoś, kto zna swoją wartość, jest szczególnie predestynowany do tego, żeby brać udział w tego typu produkcjach. Jeżeli ktoś ma problemy z poczuciem niższości, to odradzam wzięcie udziału w tego typu formacie, ponieważ on wystawia na ogromną próbę nasze poczucie własnej wartości. Nie wiem, czy mogłabym cokolwiek dodać. To było po prostu fantastyczne doświadczenie, więc nie sądzę, że ktoś, kto ma poczucie własnej wartości, nie powinien brać udziału w tego typu produkcjach. No, wiesz, nie chciałabym też zbywać Twojego pytania, ale musiałabyś je rozwinąć, żebym była w stanie się do niego ustosunkować, bo też do końca nie rozumiem, co masz na myśli. Bardzo przyjemnie się Ciebie słucha. Dzięki. Najciekawsza osobowość w programie? Oczywiście według Ciebie. Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Każda z osób, która wystąpiła w naszym programie, ma ciekawą osobowość, bo to nie jest tak, jak Wam się wydaje, że tak tam idą jakieś tępe laski i przygłupi kolesie i robią z siebie pajaców. Wiecie, cyrk odjechał, a klauny zostały. Nie, moi drodzy. Wydaje mi się, że każdy z nas ma sobą sporo do zaoferowania i nasze osobowości są ponadprzeciętne. Natomiast jeżeli chodzi o takie najbardziej ciekawe, to nie chodzi o to, że ciekawe, tylko takie, które trudno byłoby mi jednoznacznie określić, to jest to Tom, obie Magdy i młoda Iska. Tak, no mniej więcej. Na pewno też więcej osób ma bardziej złożone osobowości, ale te przychodzą mi na myśl jako pierwsze, ponieważ nie są takie jednoznaczne. To nie znaczy, że inne są jednoznaczne. No wiecie, zakręciłam się, ale rozumiecie, o co chodzi. Który facet w programie jest bliższy Twojemu sercu? No, to chyba jest dosyć naturalne, że Tomek, zdecydowanie. Ja darzę go ogromną sympatią, pomimo tego, że dzisiaj już po czasie nie mamy ze sobą za bardzo kontaktu. Jakiś tam incydentalny, internetowy. No ale Tom nie jest osobą, z którą powinniśmy mieć kontakt. W sensie ja i on ze sobą. Więc odpowiadając, Tomek. Czy powtórzyłabyś swój udział w takim programie? No pewnie, że tak. Jak już wspomniałam, to było unikalne, niesamowite doświadczenie. Moi drodzy, zważcie na to, że ja mam 38 lat. Nie wiem, jaka jest obecnie średnia życia w Polsce, ale strzelam, że około 75 lat. No to ja jestem gdzieś na półmetku. Co miałabym siedzieć tutaj u siebie na wsi, jeździć tylko w jedną do pracy, w drugą stronę do pracy? Nie, ja chcę żyć. Uważam, że dopóki nie czynię krzywdy innym istotom, czy to ludziom, czy zwierzętom, czy w ogóle naszej planecie, to tak naprawdę mam pełną wolność i
jednym z celów życia jest w moim przekonaniu doświadczenie. A to było bardzo intensywne doświadczenie, fascynujące i wiele wnoszące do mojego życia. Z kim ma Pani najlepszy kontakt? Najlepszy kontakt mam z Karoliną, o czym już wspominałam. Pani. Na Pani to trzeba mieć, wiecie, wygląd i pieniądze. No ale niech będzie. Jaki mają odbiór na program Twoi bliscy znajomi? Bardziej pytam o tych, którzy nie znają kulis. No, część moich dalszych znajomych zapytało mnie: Maja, dlaczego wzięłaś udział w takim badziewiu? Mniej więcej, taki był wydźwięk ich pytań. Nie sądzę, aby to było najbardziej fortunne pytanie, bo ono jakby z definicji podważa moją decyzję. To jest tak, jak ja bym przyszła do kogoś i powiedziała: dlaczego ty masz pracę na etat od 9 do 17? Oczywiście nie mówię, że jest cokolwiek złego w pracy na etat, to jest tylko taki przykład. No ale wiecie, no ktoś spełnia się jako gwiazda rocka, ktoś inny spełnia się jako mama piątki dzieci. Więc no dlaczego mielibyśmy podważać czyjeś decyzje w taki jawny sposób oceniać? Tak jak mówię, dopóki nie czyni się zła, ewentualnie czyni się sobie, ale to można, no bo na tym polega wolność. Wolność zakłada odpowiedzialność i ponoszenie konsekwencji, to no, nikomu nic do tego. Wydaje mi się, że to wynika z braku zrozumienia i nie sądzę, żeby te osoby chciały, żebym ja do nich przychodziła i mówiła właśnie, no a dlaczego ty tkwisz w monogamicznym związku 20 lat, ale nuda? No wiecie, wymyślam sobie przykład. Znowu absolutnie nie twierdzę, że tkwienie w monogamicznym związku jest czymś złym, wręcz przeciwnie. No ale wiecie, o co chodzi. Dobra, lecimy dalej. Czy program jest reżyserowany? W realnym życiu pewne sytuacje, zachowania by nie przeszły. Tak, masz rację, że by nie przeszły. Nie jest reżyserowany, absolutnie. Pewna magia ma miejsce na poziomie selekcji materiału i montażu, ale jeżeli chodzi o sam etap nagrywania, to uczestnicy nie podlegają manipulacjom. A propos tego, że niektóre sytuacje czy zachowania by nie przeszły, jak najbardziej się zgadzam. Kiedy ja byłam tam na planie, to uderzyło mnie wspomnienie z mojego dzieciństwa, a mówiąc wprost, z okresu przedszkolnego. Nie chcę Was zanudzić, taką szybko Wam opowiem anegdotkę, że my w przedszkolu mieliśmy cztery rodzaje misiów. Czarne, brązowe, szare i ich było bardzo dużo i był jeden miś żółty. I ten miś żółty stanowił ucieleśnienie pragnień wszystkich dzieci. Tam były kolejki, walki o tego misia, zapisy, no cuda na kiju po prostu. No i pewnego dnia moja mama zapytała panią przedszkolankę, czy ja bym mogła na jedno popołudnie i wieczór wypożyczyć tego misia do domu, żeby móc się nim nacieszyć. I wiecie co? Kiedy już miałam tego misia na wyłączność, on przestał być jakkolwiek dla mnie atrakcyjny. Fascynacja nim wynikała z faktu, że on był obiektem pożądania dzieci. I wydaje mi się, że można tutaj zbudować analogię zachowań kobiet względem panów w sytuacji, w której my byłyśmy odizolowane od bodźców zewnętrznych i włączał nam się instynkt po prostu walki, przetrwania, rywalizacji i ambicji. Dobra, lecimy dalej. Wiesz, jak powstaje ten program, ale czy rozumiesz krytykę, że 40 kontra 20 ma upokarzającą formułę, czy nie? Wydaje mi się, że to pytanie też wymaga pewnego dopowiedzenia, bo co to znaczy, że ma upokarzającą formułę? Pod jakim względem? Czy chodzi o to, że kobiety są zobligowane do walki o mężczyzn? Ja, kiedy otrzymałam propozycję udziału w tego typu formacie, zapytałam, na jakiej jest licencji, dowiedziałam się na jakiej i zweryfikowałam to, jakie zasady w nim panują, więc idąc tam wiedziałam, czego będzie się ode mnie wymagało i się na to w 100% dobrowolnie zgadzałam. Natomiast nadal uważałam, że mam swój system wartości, swoje ideały. Szłam tam będąc przekonaną, iż dokonam wszelkich starań, aby nikomu nie wyrządzić krzywdy. Wobec tego nie uważam, żebym ja się upokorzyła, będąc wierną sobie.
Miałaś jakąś ulubioną potrawę w programie? Ojejciu, tam jedzenie oprócz warzyw, które były po prostu prima sort, ojejciu, jakie były pyszne, słodziutkie, no to to jedzenie, które dostawaliśmy, było naprawdę słabe, typu, wiecie, ugotowana brukselka w plastiku i to było danie, obiad wegański, także wielkie dzięki. No my tam sobie sami gotowałyśmy, ja tam tworzyłam jakieś dania z Madzią Bolesławską i one mi bardzo, bardzo smakowały. Czy panowie w programie mieli narzucony scenariusz? Wydaje mi się, że ich decyzyjność była oparta na autonomii, natomiast do końca nie wiem, ponieważ nie byłam nimi. Mogę się wypowiadać tylko z perspektywy kobiecej postaci, uczestniczki, no i mnie nie obejmował jakikolwiek scenariusz. Jak było w przypadku panów, nie wiem. Absolutnie nie sugeruję, że było inaczej, po prostu no nie chcę Was wprowadzić w błąd, ponieważ nie dysponuję taką wiedzą, natomiast uważam, że ich decyzje były niesamowicie autonomiczne. Czego Cię nauczył pobyt w programie i jakieś wnioski? Wow, to jest bardzo dobre pytanie. Nauczył mnie jeszcze większego dystansu do siebie. Tak naprawdę ja nigdy nie byłam przekonana, czy ja mam ten dystans, czy go nie mam, czy mam ego wielkości Syberii, czy jednak jestem pokorna, ale oglądałam siebie w wielu żenujących sytuacjach, no nie wyglądając tam za dobrze. Poczekajcie, bo się napiję, bo zaschło mi w gardle. No to jest tak, że pewnie ze strony widza wydaje Wam się, że my byliśmy tam w super warunkach, było cieplutko, tak z 24-25 stopni, w pięknym otoczeniu, że my sobie tam wypoczywaliśmy. Serio? To był obóz przetrwania. Jak ktoś twierdzi, że my pojechałyśmy na darmowe wakacje, przynajmniej nie ja, siedząc tam na glampingu, bo przypominam, że ja byłam wyłącznie 24 godziny w willi, a tak przez bite 3 tygodnie ja byłam w ekstremalnych upałach w okolicach 35 bądź nawet więcej stopni, nie mając tak naprawdę nigdzie porządnego cienia, bo mieliśmy tylko te śmieszne parasolki, pod namiotem było za gorąco, więc ja tam po prostu przeżywałam fizycznie, no, katorgę, naprawdę. Miałam spaloną skórę, byłam opuchnięta, włosy miałam suche, no wyglądałam tam tragicznie i też fizycznie już czułam się coraz gorzej, no bo to były ekstremalne warunki. Jeden wychodek na kilkanaście osób, jeden prysznic praktycznie wyłącznie zimną wodą. Nie, no to nie były, moi drodzy, to nie były luksusowe wakacje. Obóz przetrwania. Dobra, ale się rozgadałam, jakie było pytanie. A czego mnie nauczył pobyt w programie? No właśnie tego dystansu, tego, że warto być wiernym samemu sobie, swoim wartościom. I wydaje mi się, że zahartował mnie psychicznie tak. Masz kontakt po programie z Tomem? No pewnie, po prostu kochamy się i chodzimy na kawki i herbatki na kółko różańcowe. Nie, moi drodzy, nie mam. Znaczy, przepraszam, Tom kilka razy się do mnie odezwał po programie, ale raczej w kontekście tego, żebym mu nie cisnęła. Tak, nie mamy ze sobą kontaktu i lepiej, żebyśmy nie mieli. Czy niektóre uczestniczki są ofiarą montażu scenariusza, bo nie chce mi się wierzyć, że są takie głupie? Bardzo brzydko, że tak piszesz. Nikt tam nie jest głupi. Wręcz przeciwnie, każda z nas była ponadprzeciętnie inteligentna. Fakt faktem, nie zawsze jest to widoczne, ale wierzcie mi, żeby przejść taki casting, trzeba mieć wyrazistą osobowość i trzeba mieć potencjał intelektualny. Pewnie wydaje Wam się to absurdalne, ale wierzcie mi, że tak jest. Co do bycia ofiarą scenariusza czy montażu, no scenariusza tam moim zdaniem nie było, nie licząc oczywiście takich oczywistości jak to, że co kilka dni ktoś musiał odpaść, że były ceremonie chaosu, że były różne konkurencje. Ja myślę, że jestem ofiarą montażu,
że nie do końca sprawiedliwie potraktowano moją postać. To znaczy ogólnie jestem zadowolona, tylko nie podoba mi się to, że zrobiono ze mnie kogoś zakochanego w Tomie, kto się mści po odrzuceniu, ponieważ ja nigdy nie wyobrażałam sobie sytuacji, w której mogłabym stworzyć z Tomem głębszą relację. A tym bardziej nie jestem osobą, która reaguje mściwością na odrzucenie. Nie, to po prostu byłoby dla mnie upokarzające w moich własnych oczach. No, a taką osobą, którą bardzo lubię, którą niesamowicie cenię ze względu na jej inteligencję, to jaką wartościową jest dziewczyną, ciepłą, serdeczną, szczerą, to jest Natalka. I absolutnie nie sugeruję, że ona jest negatywnie pokazana w programie, ale uważam, że nie do końca widz jest w stanie poznać całą złożoność jej osobowości. Jesteś cudowną osobą, masz piękne wnętrze i niezwykle inteligentna. Imponujesz mi. Dziękuję. Jest mi naprawdę przymiło. Jesteś słodka bądź słodki. Reżyseria dużo ingerowała w programie? Nie, nie, moim zdaniem w ogóle. Nie pytanie, a stwierdzenie. Faceci boją się mądrych kobiet. Czy się boją? Wiem, że są badania, które wskazują, iż kobiety preferują mężczyzn, którzy są bardziej uposażeni materialnie od nich. To na pewno. Co zaś do inteligencji? No nie wiem, nie znam takich badań. Czy się boją? Być może, jeżeli przyjmiemy, że mężczyźni z natury są bardziej dominujący bądź mają zakodowane to, aby dążyć do dominacji, to wówczas fakt, że ich partnerka jest od nich inteligentniejsza, może być dla nich problemem. Ja osobiście nie byłabym w stanie związać się z mężczyzną, który nie jest na takim samym poziomie intelektualnym jak ja, a preferowałabym, żeby był po prostu na wyższym. Dobrze, kolejne pytanie. Maju, twoje najpiękniejsze i najgorsze wspomnienie z programu. O, wow. Takie najpiękniejsze wspomnienie z programu to było wówczas, kiedy skakaliśmy w ubraniach podczas jednej z imprez do basenu. Wówczas wydaje mi się, że nastąpiła taka zbiorowa ekscytacja, pojednanie. Nie było między nami jakichkolwiek konfliktów, zastrzeżeń, żalu. Po prostu stanowiliśmy jedność, bawiliśmy się. To była czysta radość, przyjaźń, po prostu festiwal pozytywnej energii. Najgorsze z kolei moje doświadczenie to wydaje mi się, że to był pierwszy poranek na glampingu, kiedy obudziłam się, słysząc wokół mnóstwo obcych głosów na tamten czas, bo przypominam, że ja weszłam do programu bardzo późno, około północy, no chwilę jeszcze trwała impreza i później szliśmy już spać, więc obudziłam się po prostu w gorącu, mając świadomość tego, że wszędzie są kamery i znajduję się pod ich obstrzałem, że są wokół mnie obcy ludzie, którzy mogą tak naprawdę być bardzo różni, mający bardzo różne intencje i tego bardzo nie chciałam wtedy tam być. Marzyłam o tym, żeby się zdematerializować. No i też trudne, tak mi się teraz nasunęło, było dla mnie doświadczenie związane z ceremonią chaosu, w której to my adresowałyśmy koperty do chłopaków, ponieważ wy nie zobaczyliście tak naprawdę najważniejszej w moim przekonaniu części tej ceremonii, w której ja byłam, no mówiąc krótko, mieszana z błotem i upokarzana. To było dla mnie trudne, ale hartujące doświadczenie. Najzabawniejszy moment w programie, jaki zapamiętałaś, który niekoniecznie zmontowali. O kurczę, no mogłam się lepiej przygotować i przeanalizować sobie, czy jest taki. O kurczę,
Taki najzabawniejszy. No było mnóstwo śmiesznych różnych epizodów, ale to też trudno jest mi przedstawić, bo to najczęściej były takie żarty po prostu sytuacyjne. Natomiast no zdarzało się. Teraz mi się przypomniało, to już widzieliście, kiedy Amira przyszła do mnie i powiedziała: Maja, Tom przyszedł i mnie pocałował. A ja: tak? Naprawdę? W usta? Ona: nie, w dupę. No widzicie, to teraz pewnie Wam się nie wydaje śmieszne, ale dla mnie to wtedy po prostu było przezabawne, ja boki zrywałam. Czy Tomek będzie z Kasią? Maja, Twoja postać w 40 kontra 20 wydaje się być miła. Nie wiem, czy Tomek będzie z Kasią. Może z Madzią, może z Moniką, a może jeszcze podbierze kogoś Tomowi na przykład i ze młodą. No nie wiem, nie wiem. Co taka normalna, piękna, mądra, pełna klasy kobieta robiła w takim cyrku jak 40 kontra 20? Pikołki. No przepraszam, ja w ogóle mam tak toporne poczucie humoru. No kochanie, dziękuję Ci bardzo za te miłe słowa. Co ja tam robiłam? Zbierałam doświadczenie i miałam chociaż przez chwilę nadzieję, że może wnoszę jakieś dobre wartości. Może tak było, chociaż tak w takim stopniu. No jeżeli tak, no to osiągnęłam sukces. Jak Ci się siebie ogląda? Lubisz tą Maję z programu? Wow, to jest naprawdę dobre pytanie. Bywają momenty, kiedy jestem zażenowana i czasami sobie myślałam, kiedy słyszałam swoją wypowiedź: Maja, skończ już. Ale byłam naturalna i autentyczna. Dlatego nie mam wobec siebie zastrzeżeń. To, że nie wypadałam idealnie, że wyglądałam w wielu scenach bardzo brzydko, bo jak już wspominałam, te warunki atmosferyczne, którym byłyśmy poddawane, były bardzo dla mnie ciężkie. Ja mam w ogóle tendencję do gromadzenia wody w organizmie. Miałam już odrosty włosów, paznokci, te rzęsy mi wypadały, ten makijaż spływał, te włosy po prostu były suche, każdy kosmyk w inną stronę. No, wyglądam tam mało atrakcyjnie. Na pewno jesteście zaskoczeni tym, jak wyglądam teraz, chociaż też nie mówię, że wyglądam jak z okładki żurnala. Ale wyglądam lepiej, no bo tam było mi naprawdę ciężko. Skóra mi schodziła z twarzy, bo byłam spalona słońcem. To jedzenie było złe. Alkohol, no słabo. Ale ogólnie byłam szczera, byłam sobą. I myślę, że byłam życzliwa względem innych uczestniczek i uczestników. Tak może sobie dodaję, tak mi się wydaje. Więc na tym gruncie nie mam do siebie zastrzeżeń. To nie będzie pytanie, ale pozdrawiam mocno i też jestem z Tczewa. O, dzięki, Kamil, super. Patriotyzm lokalny in plus. Tczew to jest bardzo ładne miasto. Jak kiedyś przyjedziecie, to koniecznie odwiedźcie rynek. Niezwykle urokliwy bulwar nadwiślany i mój escape room. Jesteś po prostu przefantastyczna. O mój Boże. Słuchajcie, ja powinnam pracować nad swoją pokorą. Także no. Jesteś cudowny. Ja w sumie nic nie chcę wiedzieć, bo oglądam player i odpadłaś. I co z moją dobrą duszą z programu? Dzięki. Ale myślę, że jeszcze kilka wartościowych osóbek zostało na planie. Naprawdę gotowaliście sobie codziennie sami? No, nie tylko gotowaliśmy, ale sprzątaliśmy. Szczególnie po tych cwaniakach z willi. No tak. Mieliśmy jakiś tam catering i otrzymywaliśmy oczywiście jedzenie. Robiliśmy takie listy produktów, o które prosimy i zazwyczaj o tyle, o ile to nie były jakieś frykasy typu szampany, to dostawaliśmy, co chcieliśmy. No i sami sobie gotowaliśmy jedzenie. Tam, gdzie była kuchenka, nie było żadnego cienia, więc było naprawdę ciężko tam pichcić. Zresztą miałam dwie lewe ręce do gotowania. I nie wiem, jakim cudem ja tam tak tyle przytyłam. Bo wiecie, bo właśnie człowiek nie jadł takich wartościowych posiłków zdrowych, tylko był na takim deficycie kalorycznym, jeżeli chodzi o główne posiłki i później to wszystko zajadał krekersikami z masłem orzechowym. Zastanawiam się, kto Wam robił pranie. O,
Słuchajcie, nie ma w tym większej filozofii. Mieliśmy takie specjalne torby, w których gromadziliśmy brudne ubrania, bieliznę i co jakiś czas oddawaliśmy je do pralni. To znaczy przychodził ktoś z produkcji, nawet nie mieliśmy z tą osobą bezpośredniego kontaktu, zabierał te torby i później w danym miejscu na planie mogliśmy te torby odebrać. Witam. Czy brakowało Pani stymulacji intelektualnej ze strony Panów? Dyplomacja nie pozwala mi odpowiedzieć na to pytanie, ale nie chcę, żeby to też zabrzmiało źle. Kochani, ja tam nie poszłam na forum gospodarcze, czy debatę filozoficzną, czy panel o, nie wiem, ratowaniu planety, tylko poszłam do programu randkowego reality show o charakterze randkowym. Więc tam wszyscy zachowywaliśmy się zgodnie z konwencją. No to jest tak, słuchajcie, jakby, nie wiem, odprawiać różaniec w cyrku, albo jakby cyrkowcy przyszli na pogrzeb. No słuchajcie, dane miejsce generuje dane potrzeby. I no my po prostu zachowywaliśmy się tak, jak przystało na format produkcji, w którym braliśmy udział i też takie tematy były poruszane. Wiem, że to wszystko ustawione i tak dalej, ale jedynie Ty wydawałaś się autentyczna. Kochani, to nie jest ustawione. To jest naprawdę, rzeczywistość jest bardziej zadziwiająca od fikcji. I tutaj macie doskonały tego przykład. Natomiast dziękuję za komplement, że jestem autentyczna. Tego typu komplementy, to znaczy wszystkie to stanowią balsam dla mojej duszy, ale taki jest dla mnie szczególnie ważny, bo ja naprawdę byłam sobą. Z wszystkimi wadami, zaletami. Nie mam pytań, uwielbiam Twoje rozmowy w programie, jesteś mega inteligentną babką, pozdrawiam, dzięki. Czy często dochodziło do takich dziwnych akcji między Tobą a Tomą? W końcu ktoś utarł mu nos. No dobrze, skoro jesteśmy już przy tym temacie, to pozwolę sobie go odrobinę rozwinąć na tyle, na ile mi wolno. Znaczy, na ile sobie sama pozwolę, może tak. Moja relacja, czy raczej moje stosunki z Tomem były dynamiczne i ewoluowały. On na początku nie był w ogóle zainteresowany mną, moją osobą, raczej trzymał mnie na dystans. No tak, jakoś, no nie byłam, nie tyle, nawet nie w centrum, nawet na peryferiach jego zainteresowania. Później mniej więcej w połowie mojego pobytu coś się zmieniło. Nawet pamiętam ten moment, to była impreza, na której tańczyliśmy, ale nie ta sexy pyjama party tuż przed moim odpadnięciem, tylko któraś z wcześniejszych. I wtedy zbliżyliśmy się z Tomem, to jest może za dużo powiedziane, ale powiedzmy pojawiły się zalążki zainteresowania z jego strony. Ja oczywiście znowu wiedziałam, jaka jest konwencja, jakie są reguły gry. Wiedziałam, że no, nie nawiążę z chłopakami relacji o charakterze romantycznej, ale zarazem chciałam po prostu pobyć w tym programie. No wiecie, ja przyszłam do reality show, a nie do szybkich randek, żeby po 15 minutach powiedzieć hejka, nara, to ja wychodzę, no bo tu z tego nic nie będzie. No nie, chciałam zostać jak najdłużej, przynajmniej do pewnego momentu, więc czasami po prostu tańczyłam tak jak grano. No ale później widząc różne sytuacje i zachowania Toma, które w moim przekonaniu nie były właściwe, czułam, że narasta we mnie bunt, aż do momentu, w którym doszło do eskalacji. No i to była chwila, w której Tom, wydaje mi się, że zaczął mnie darzyć ogromną antypatią. Do tego stopnia, że mówił mi przy wszystkich zresztą, że jestem osobą, z którą nie można wytrzymać, że nie dziwi się, że jestem sama, w sensie, że nie mam partnera, bo żaden mężczyzna by mnie nie chciał, że ma nadzieję, że ja nigdy nie stanę mu już więcej na drodze, no i mniej więcej takie teksty. Więc reasumując, czy dochodziło do takich dziwnych akcji? To co wy widzicie, moi drodzy, to jest wierzchołek góry lodowej. Dobrze. Z kim utrzymujesz kontakt po programie? Jeżeli chodzi o taki wymiar szczątkowy, typu
jesteśmy znajomymi na Facebooku, czy obserwujemy się na Instagramie i sobie tam serduszkujemy, to z każdym, ale taki personalny kontakt, w sensie spotykania się, to mam z Karoliną. Kiedy poczułaś, że nie uda Ci się stworzyć romantycznej relacji z żadnym z panów? Bardzo szybko, bo ja podejmuję decyzje w tym zakresie niemal automatycznie i wydaje mi się, że biorąc pod uwagę fakt, iż doszłam do programu o północy, to na drugi dzień w południe już wiedziałam, że z tej mąki chleba nie będzie. Czyli zajęło mi to 12 godzin. No ale 12 godzin także, wiecie, doszłam późno wieczorem, poszłam spać, wstałam, pokręciłam się to tu, to tam, posłuchałam, zobaczyłam, obserwowałam, przeanalizowałam, no już wiedziałam, że nie. Jak z perspektywy czasu oceniasz udział w programie? Warto było? Tak. Jestem wielką orędowniczką zbierania doświadczeń, tych pięknych i tych trudnych. To zawsze jest wiedzotwórcze, zawsze jest pasjonujące. No, jak już wspomniałam, wydaje mi się, że sens życia polega też na tym, iż doświadczamy. Przez to stajemy się coraz bardziej świadomymi ludźmi. No, jest to niesamowicie ciekawe. Nie żałuję swojego udziału. Czy były momenty w programie, kiedy kamery były wyłączone? Nie, nie było takich momentów. Wróć. Olasie, dzięki, ale nie. Nie, już wystarczy. Ja serio jestem w szoku, jaki ty masz ogromny zasób słownictwa. Kurczę, no nie wiem. Może? Znowu, nie znam skali. To było ostatnie pytanie, moi drodzy. Poszło. Ciekawe, ile już tak ględzę i ględzę. Jestem ciekawa, czy jeszcze się pojawiły jakieś pytania. Zobaczmy tutaj. O, są. Dobra, lecimy. O kurczę, dużo. Zdychacie już z nudów? W jakim rejonie w Tczewie mieszkasz, kochana? No, Kamil, nie chciałabym zdradzać takich szczegółów. Zresztą w jakim rejonie? Przecież Tczew, to wiecie, to są trzy ulice na krzyż. No, wybacz, ale no, to są takie bardziej prywatne szczegóły mojego życia. Kocham Cię słuchać. Co robić, żeby tak pięknie się wypowiadać jak Ty? Dziękuję. Nie sądzę, abym była jakimś wybitnym autorytetem w tej dziedzinie, natomiast uważam, że jak w każdym innym aspekcie życia, to praktyka czyni mistrza. Warto też czytać różne teksty, książki, słuchać wartościowych podcastów. Pamiętajcie, że często przejmujemy cechy środowiska, w którym bytujemy. Widzicie, nie dość, że wspaniała mówczyni, to jeszcze poetka. Chodzi mi o to po prostu, że warto obcować, czy to z literaturą piękną, czy z mówcami, którzy posługują się pięknym, poprawnym językiem, bo to wpływa też na nasze zachowania. Dobra, uwielbiam Cię, dzięki. Mieszkasz w Tczewie? Nie, mieszkam w niewielkiej miejscowości, bardzo malowniczej wsi, nieopodal Tczewa. Co sądzisz o Karolinie? Mojej Karolinie? Uważam, że jest bardzo wartościową, niesamowicie wrażliwą kobietą, która ma piękną duszę i przeszła w życiu tak wiele, że nawet sobie nie wyobrażacie. To, jaką ta dziewczyna ma historię na swoim koncie, przechodzi wszelkie wyobrażenie, to jak to ją ukształtowało i jak daleko zaszła w życiu. Może kiedyś nadejdzie taki czas, w którym Karolina będzie chciała się z Wami podzielić prawdą o tym, co ją w życiu spotkało. No i wtedy zrozumiecie, jak niebywałą osobą jest. W każdym razie uwielbiam. Jesteś wspaniałą osobowością. Dziękuję bardzo, przyjmuję to z pokorą. Kiedy robimy razem live? Od Izy. Iza, no kurde, nie wiem, dzisiaj? Wrócimy z tematem.
kiedy był kręcony program? No, mi się pysie, nie mogę odpowiadać na to pytanie, natomiast wiecie, tak wystarczy sobie to wygooglować i można się dowiedzieć. Skąd u racjonalnej libertarianki wiara w zjawiska nadprzyrodzone? Oj, kochanie, bardzo dobre pytanie. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, iż istnieje rozdźwięk pomiędzy wiarą w dane zjawiska nadprzyrodzone, a szacunkiem względem wierzeń i szacunkiem względem tradycji. Bo ja rozgraniczam te dwie sfery. I nawet jeżeli ja nawiązuję do tradycji starej wiary, typu wielobóstwa, to nie do końca znaczy, że ja w to wierzę. No i może tyle w temacie. To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, ale wymagałoby trochę dłuższej wypowiedzi, a ja pewnie już milion lat gadam. Czy Tom jest na żywo jeszcze gorszy niż w programie? Nie mam pojęcia, ponieważ nie mam przyjemności obcować z Tomem na żywo. Przyjemności. Maja, czy jeszcze kiedyś utrzesz nosa Tomowi w programie? No, zostałam wykopana z programu, więc chyba już nie. Jaki jest Twój stosunek do praw zwierząt? O, bardzo fajne pytanie. Bardzo fajne. Moi drodzy, ja jestem libertarianką, co oznacza, że opowiadam się za wolnością osobistą w wymiarze ekonomicznym czy politycznym. I uważam, że człowiek ma prawo dokonywać ze swoją własnością, robić ze swoją własnością, co tylko uważa za stosowne, o tyle, o ile nie narusza tego typu prawa innych osób, typu nie wyrządza komuś innemu krzywdy. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to nie są one w moim przekonaniu własnością w klasycznym tego słowa ujęciu, ponieważ są to istoty czujące. I nie zgadzam się na to, że można je torturować, dręczyć i eksploatować, jak można by robić w przypadku klasycznej własności, na przykład przedmiotów. Wobec powyższego uważam, że zwierzęta powinny być w szczególny sposób chronione. Mancia, jesteś kapitalna. No jeszcze nikt mnie nie nazwał Mancią. Dzięki. Chciałabym taką przyjaciółkę, jesteś dla mnie inspirującą kobietą z klasą. Dzięki. No to byłaby dla mnie wielka radość móc się z Tobą poznać i być może docelowo zaprzyjaźnić. Wobec powyższego może uda nam się kiedyś poznać. Nie mam pytań, jesteś cudowna. Dziękuję. To ciekawe ubranie na konie. A co? Jak się bawić, to na grubo. Byś widziała mi na księdza. Dużo czytasz książek? Skąd takie ładne słownictwo? Kiedyś czytałam więcej. Zdecydowanie chciałabym powrócić do tego, do tej wspaniałej praktyki. No nie jest oczywiście tak, że nie czytam, no ludzie. Ale ostatnimi czasy zdecydowanie mniej. Wydaje mi się, że ja po prostu jestem utalentowana językowo. Montaż, czy naprawdę Tom odsunął Amirę? Z tego, co ja zaobserwowałam, Amira była odsunięta od Toma, który chciał, miał prawo, a nawet w świetle zasad programu, w moim przekonaniu, powinność poznać inne kobiety. No dobrze, moi drodzy, to było ostatnie pytanie, tak mi się wydaje. Może jeszcze jakieś doszły. No, kochani, dziękuję Wam, że byliście ze mną. Jestem wdzięczna za wszystkie kwestie, które poruszyliście i za ogrom życzliwości, którą od Was otrzymuję. To jest dla mnie cenniejsze od złota. No i cóż, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną tutaj na tym kanale. Byłoby świetnie, gdybyście zasubskrybowali mój kanał. Wydaje mi się, że będę teraz ewoluować w stronę reprezentowania
wartości bardziej, czy też treści bardziej lifestyle'owych. Oczywiście nadal filozofia polityki, ekonomia i kwestie związane ze światopoglądem, z geopolityką będą się pojawiały na moim kanale, ale chciałabym też opowiadać o kwestiach takich bardziej praktycznych i życiowych. Wobec tego serdecznie Was zachęcam do tego, abyście, jak już wspomniałam, zasubskrybowali mój kanał, kliknęli ten śmieszny dzwoneczek, który się znajduje obok sekcji subskrybuj. Będzie też fajnie, jeżeli dacie mi łapkę w górę, napiszecie jakiś komentarz, coś słodkiego, na przykład ptysie. No i tyle, moi drodzy. Cieszę się, że byliście ze mną. Do następnego. Pa, pa!